Jakiś czas temu w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie wylądował statek kosmiczny. Przez pandemię nie mogliśmy go odwiedzać, ale na szczęście to już minęło. Jest z nami pani Katarzyna. Pani Katarzyno, co ponownie mieszkańcy Krakowa i turyści mogą zobaczyć u was w muzeum? Tak naprawdę właśnie, statek kosmiczny, który na ten moment jest pusty, bo futuronauci wyszli w poszukiwaniu części do naszego statku. Możemy zobaczyć te wszystkie supermateriały, grafen na przykład, a dowiedzieć się, co można zbudować przy pomocy najnowszych supermateriałów. Możemy poznać też stanowisko lekarza, gdzie tak naprawdę przez wszystkie epoki przechodzimy i dowiadujemy się, co tak naprawdę udało się wynaleźć i kiedy była na przykład pierwsza operacja serca. A możemy posłuchać naszego kapitana, który tak naprawdę mówi o tym, co nas czeka. Inżynier łączności pokazuje nam, co tak naprawdę zmienił telefon, internet i właśnie, jak możemy przekazywać dane i informacje. Oprócz tego wiele ciekawych stanowisk interaktywnych, gdzie można też pobawić się trochę i w biologa. No i właśnie, trochę się pobawić w różne napędy kosmiczne. Spróbujemy też, jeżeli już Państwo do nas przyjdą, dotrzeć na Proxima Centauri. Ale tak naprawdę, no tu trzeba się wykazać odrobinę wiedzą, ale to my tutaj w muzeum wspólnie z edukatorami na pewno pomożemy, jaki środek najlepiej wybrać i jaki napęd, żeby do Proximy Centauri dotrzeć. A teraz bardzo dobra informacja dla wszystkich fanów muzyki. Kuba Badach, Andrzej Sikorowski i Barbara Wrońska wśród gości specjalnych. W programie zaś konkurs na najpiękniejszy wianek, krakowskie dachowanie i garażowanie oraz panele dyskusyjne. Tak, tradycyjne wianki, święto muzyki, planują zagrać w sieci. Chciałbyś się zabawić, kiedy cieszy cię świat? Człowiek sam nie wie, jak spędzić wolny czas. Tak śpiewał kiedyś Andrzej Załucha. To właśnie jego utwory wybrzmią w aranżacjach Big Bandu Małopolskiego podczas koncertu. Załucha jest dobry na wszystko. 21 czerwca jego piosenki zaśpiewają wokaliści i wokalistki związani z Krakowem. Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie wianki.krakow.pl. Mamy jeszcze jedną bardzo dobrą informację. Ponownie możemy się udać na rodzinny spacer do krakowskiego zoo, gdzie niezmiennie czeka na nas 260 gatunków zwierząt. Długi weekend przed nami, jest to zatem idealna okazja, aby wspólnie pogotować. Z tej racji mamy coś dla was. Przepis na izraelskie danie. Pani Katarzyno, co to będzie? To będzie szakszuka i też zrobię taką sałatkę tabuli i do tego tahini sos. Oczywiście tutaj też przygotowałam pitę i wszystko wam pokażę, jak zrobić. Bardzo proste, wszystkie składniki można kupić w polskim sklepie, więc zapraszam. Zapraszamy. Cały przepis dostępny na stronie telewizja.kraków.pl. A po pysznym posiłku zapraszamy was na ćwiczenia. Witam was wszystkich na wspólnej praktyce ze mną. Ja mam na imię Ania, jestem nauczycielem i studentem Hatha Yoga i dzisiaj przejdziemy sobie przez praktykę wspólnie. Podczas dzisiejszej praktyki poznamy powitanie słońca. To bez wątpienia najpopularniejsza sekwencja jogi na świecie. Swój fenomen zawdzięcza prostocie i efektywności. Pozostałe praktyki jogi dostępne są na stronie telewizja.kraków.pl. Dzisiaj w ciekawym miejscu, w naszym serwisie kulturalnym, jesteśmy w bardzo nietypowym miejscu, ponieważ w schronie. No właśnie, co to jest za schron? To jest bardzo nietypowy schron. Schron, w którym znajdował się oddział pierwszej pomocy medycznej, czyli w uproszczeniu taki podziemny szpital na wypadek wojny. Najprawdopodobniej największy schron w Nowej Hucie. Typowe schrony miały średnio około 120 metrów kwadratowych, chociaż są też takie malutkie po 30-40. Ten ma prawie 600. Jest w nim jest odtworzony, jak on miałby wyglądać, gdyby w Polsce gdzieś na przełomie lat 70. i 80. wybuchła wojna. No i wtedy zniesiono by do tego obiektu sprzęt medyczny ze szpitala, który funkcjonuje
sobie powyżej. No i staraliśmy się odtworzyć właśnie ten klimat, jak on mógłby w tym okresie wyglądać. Więc mamy łóżka, mamy salę operacyjną, mamy wszystkie pomieszczenia przygotowane tak, żeby funkcjonował tutaj pełen szpital. A cały spacer dostępny już na telewizja.kraków.pl.